Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na jubileuszowym koncercie orkiestry Dentej Solvay z okazji 95. rocznicy powstania tego zespołu. Mieliśmy zaprosić Państwa tutaj, do sali Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, ale wyszło tak, że to my gościmy u Państwa w domach. I liczymy, że spędzą Państwo z nami miłych kilkadziesiąt minut. Orkiestrę podczas tego koncertu poprowadzi Ernest Heksel. Zapraszam, panie dyrygencie. Zapraszam na koncert. Blue Moon. Piosenkę tę z muzyką Richarda Rodgersa wykonywali m.in. Billie Holiday, Elvis Presley, a także Bob Dylan, laureat literackiej Nagrody Nobla. Dzisiaj dla Państwa wykonają solowo Ula Lazar. Thank you.
nasze zabrzmi m.in. Mood River, utwór Henry'ego Mancini'ego i John'ego Mercera, nagrany przez Audrey Hepburn w 1961 roku na potrzeby ścieżki dźwiękowej słynnego, legendarnego już filmu Śniadanie u Tiffany'ego. Utwór zapewnił twórcę Oscara za najlepszą piosenkę. W kolejnych latach własne interpretacje zarejestrował szereg wykonawców, m.in. Aretha Franklin, Louis Armstrong czy Elton John, a dzisiaj mogą Państwo wysłuchać wersji w wykonaniu orkiestry Dante Solvay i Uli Lazara. You stop.
Thank you.
95-lecia orkiestry Dentei Solvay. Dlatego no, musimy trochę wspomnieć o historii. Orkiestra ta została założona w 1925 roku z polecenia ówczesnego dyrektora Henryka Kułakowskiego. Członków rekrutowała spośród pracowników fabryki sody oraz pobliskiego kamieniołomu. Od tego czasu orkiestra zamilkła tylko raz, kiedy okupacja hitlerowska przerwała działalność zespołu. Jednak instrumenty zostały sprytnie ukryte i dlatego też orkiestra jako jedyna orkiestra cywilna zagrała 1 i 9 maja 1945 roku na rynku w Krakowie z okazji zakończenia II wojny światowej. A kolejny utwór, którego teraz Państwo wysłuchają, nazywa się Sway. To anglojęzyczna wersja piosenki w języku hiszpańskim Queen Thera z 1953 roku. Autorem jest meksykański kompozytor Pablo Beltran Ruiz. Rok później Sway został nagrany przez amerykańskiego piosenkarza Dina Martina. I tak zaczęła się jej wielka międzynarodowa popularność. Wykonywali ją m.in. Jennifer Lopez czy Michael Bublé, a dzisiaj wysłuchają Państwo jej w wykonaniu orkiestry Dentei Solvay. Serdecznie zapraszam. Thank you.
dlatego znów troszkę historii. Likwidacja krakowskiej Sody po wojnie spowodowała zakłócenia pracy artystycznej orkiestry Dentej Solvay. Od tego czasu zespół ma parę wyjątkowych osiągnięć, jak na przykład powitanie Ojca Świętego Jana Pawła II na terenie byłej fabryki Sody właśnie, a także nagranie płyty z muzyką marszową, rozrywkową oraz kolędami Stowarzyszeniem Chóru i wybitnych krakowskich solistów. A teraz już zapraszam na kolejny utwór, na El Cumbanchero. Do końca tego koncertu z okazji 95-lecia powstania orkiestry Dentej Solvay. Ja nazywam się Sergiusz Piotrkowski i jest mi bardzo miło, że mogłem być gospodarzem tego spotkania muzycznego. Orkiestrę podczas tego koncertu prowadził pan Ernest Heksel. A na koniec orkiestra Denta Solvay wykona utwór Rosamunda. To prawdopodobnie najpiękniejsza polka świata. Rosamunda jest grana na całym świecie. Niemcy z Czechami kłócili się, czyj to jest utwór, a gdy pytano kompozytora, ile zarobił na szalonej popularności tego utworu, odpowiadał nic. To znaczy, on trochę inaczej odpowiadał, ale ja nie będę się wyrażać. Na zakończenie koncertu zapraszam do wysłuchania utworu Rosamunda, a naszym artystom życzmy 100 lat. Thank you.